Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z rozwiązaniem. Cóż to za zapach polecany? Mianowicie w tych klimatach z nutą skórzaną, dymną, słodko-dymną i też skontrastowane nutą mydlaną. Wspominałam, że jest to marka, która ma świetny stosunek ceny do jakości. Jest to marka z Mosen Bar Room 1015, tam wspominałam. Jak ktoś już chciał pozgadywać, to tam już pewnie umieścił informację, który to zapach tej marki, że tak powiem, typuje jako rozwiązanie owego zapachu dla Roberta. A już w tym momencie mogę powiedzieć, że jest to atramental. I muszę powiedzieć, że to jest taki zapach, który jest niesamowitym kameleonem. Bardzo się zmienia i za każdym razem inaczej go odbieram. I to nie było pierwsze zetknięcie z tym zapachem, ale po prostu żadne z wcześniejszych jego, że tak powiem, ułożeń nie powodowało takich wrażeń, takich odczuć, że z takiego skontrastowania też nutą mydlaną, a Robert właśnie poszukiwał nuty mydlanej, tam mu wspominałam o pewnych zapachach kogi-kogi, na przykład tobacco, czy też racine. Tak, te Rastin z esencją z Vetiveru. W ogóle marka Coqui Coqui ma takie właśnie klimaty, trochę przełamane tą mydlaną w przypadku niektórych zapachów, bo też dużo takich właśnie w stronę tropikalną. Także Atramental polecam szczególnie na skórę męską. Bardzo ciekawy, zmienny, kontrastowy zapach o fajnych parametrach, z ciekawie ujętą, przełamaną dymnością, z ciekawie naprawdę ujętą skórą i może się doszukać w pewnym momencie takiej nuty naprawdę tytułowej, atramentowej. To wszystko pewnie ze sprawą połączenia tych różnych nut, takiego trochę odymienia, trochę skóry, tego wszystkiego. I to jest bardzo ciekawy motyw. I to jest generalnie bardzo ciekawa marka. Na przykład Holy Rose uwielbiam. To będzie przepiękna odymiona róża właśnie na jesień. Sweet Leaf z kolei przepięknie się aromatycznie na wiosnę, lato. Zresztą pokazywałam je w okresie letnim. Odebrałam je nad morzem. Oprócz tego Sherry Garden to jest pierwszy flakonik i mam go w dwóch sztukach, jeżeli chodzi o ten zapach, który po prostu obezwładnia, jest po prostu tak przepiękną, nowoczesną, charyzmatyczną, skórzaną wiśnią. Przepięknie wychodzą tej marce takie motywy skórzane, dymne, które dodają takiej właśnie charyzmy tym zapachom. Powiem szczerze, bardzo jestem ciekawa Power Ballad, niestety na razie nie było mi dane poznać. Ale mogę powiedzieć, że do mojej kolekcji też trafi Yesterday, ale to już bardziej pewnie na skórę męską, czyli pewnie Darek będzie używał. Natomiast generalnie marka bardzo ciekawa, myślę, że warto posprawdzać.